Do Sary Michalskiej przyszli znajomi z klasy. Rafał, Mariusz i Marysia. Maturzyści mają przygotować program na szkolną imprezę. Rafał przyniósł ze sobą marihuanę. Razem z kolegą zaczynają palić. Tymczasem do domu wraca mama Sary. Cześć, Sara. Mama, co tu tutaj robisz? O, widzę, że to towarzystwo jest. Cześć, Kamila. Cześć, Mariuszku. Skończyłaś wcześniej? No, skończyłam wcześniej. Co porabiacie? Nic wielkiego. Wchodź, zapraszamy. Paliliście coś? Nie, nic nie paliliśmy. Nie ściemniaj, przecież czuję. Paliliście coś. Dobra, jednego małego skręta, ale Sara nic, zero, przysięgam. No dobra, przecież nie będę robiła z tego afery, przecież... Nie będziesz? No przecież jesteście dorośli, wiecie, co macie robić. Już słyszę moją mamuśkę, jak tak gada. Ja mojego starego. Tam słuchajcie, ja też nie byłam święta. Jak chcecie, to mogłam wam nawet opowiedzieć. No co? Patrz, weź sobie torbę, idź do kuchni. Widzicie? Wejdź. Masakra, dobra, Sara. Słuchajcie. To ja w takim razie, bawcie się dobrze. Jak coś, to ja jestem w kuchni. Jak coś potrzebujecie. No cześć. Idę do łazienki. Trawka to nic takiego. Jak ja byłam w wieku Sary, to mama zabraniała mi dosłownie wszystkiego, bo szlaban za szlabanem. I dlatego ja sobie obiecałam, że nie będę taka dla mojej córki. Ja i Sara jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. To znaczy, chciałabym, żeby tak było. Mariusz i Marysia są zachwyceni matką Sary. Zazdroszczą koleżance, że ta na wszystko jej pozwala. Ale Stara, ty masz zajebistą matkę. Mnie się podoba i Rafałowi zresztą też. Mówisz o mojej matce! No. Jak moja... Rafałowi, co? Moja taka nie zna, a Rafał mówi, że to jest równa babka. A co? Ja też tak uważam. Bo nawet się zakocha. Dokładnie, ty nawet nie masz pojęcia, jakie są inne matki. Kaplica. Świetnie, w ogóle gdzie jest Rafał? Poszedł do tego kibla i co, utopił się? Sara odnajduje Rafała w kuchni. Chłopak pije piwo z jej matką. Widać, że oboje bardzo dobrze się bawią. Szewce, sosoki, weź sobie. Tam. Rafał, chcesz może? Nie, dzięki. Mam piwo. No właśnie, w lodówce. Jak chcesz, to sobie też bierz. Nie piję piwa, zrozumiesz? Nie piję. W kogo ona się wdała, naprawdę? Widzisz to? Dobra, idę. Ja nie. Zaraz do was przyjdę. Dzięki, mamo. Jasne. Jak ona jest oburmuszona teraz? Może jej przyjdzie. No nie wiem, nie wiem. Nienawidzę, jak ona może podrywać chłopaka, który mi się podoba. Powinna się domyśleć, to jest matka. Edyta Langer wczoraj po szkole spotkała się na randce z Arkiem Brzozowskim. Dziewczyna próbowała uprawiać z nim seks, jednak chłopak kompletnie ją rozczarował. Zuza, czy w ogóle mieliście jakiś seks? Eddie, jest, przestań, siadaj. Ty no, ale powiedz, jak wyście to robili? Przecież nie faceta jakaś porażka. Weź, ja nie chcę tego słuchać. Ty no, ale powiedz, on mógł cokolwiek, chociaż trochę? Edzia! Bo ze mną nic. 0,0. Zero. Rozumiesz? Co ty gadasz? To niemożliwe. No mówi ci jak jest. Nie wiem, no kurde, może nie mam ochoty. Co ty? Staram się widać ze wszystkich sił, ale nic, dupa. No nie wiem, no to może ty nie umiesz się do tematu zabrać? Proszę ci, daj spokój. Dobra, wiesz co? Muszę lecieć. Trzymaj się. Okej. Cześć. Pa, pa. No, no co? Jajco. Co za głupotą mnie gadasz, co? Będę gadać, co mi się podoba. Nie przeginaj pały, okej? Dobrze ci radzę. Ej! Co? Arek, o co ty się znowu czepiasz? Kolejnej laski? A ty co się ze mnie naśmiewasz, co? Weź, wcale się nie naśmiewam. Jezuska. Przecież stałem tu i słyszałem, tak? Arek, uspokój się. Co uspokój się? Jestem spokojny. Uspokój się, Arek! Już nie pamiętasz, jak nam było dobrze? Co? Arek... Edyta, nic dla mnie nie znaczy, zrozumiesz? Arek, ja mam chłopaka. Co masz? Chłopaka! Puść mnie! Arek jest zaskoczony wiadomością, że Zuzka ma nowego chłopaka. Tymczasem krzyki w szatni usłyszał Dominik Huber. Tak, ale cały czas za mną łazi, nie daj mi spokoju! Jak jeszcze raz zobaczycie przez Susię, to skrzyżuję to do dyrektora. Jest to jasne powiedziane. Rozumiesz? Dziękuję, panie profesorze. Ja już muszę lecieć na lekcję. Dziękuję. Arek jest nieobliczalny i groźny. Bo ostatnie historie, kiedy popił się Susie, obiecywał, że rzuci te sterydy i odczepi się od niej. Ale on nic sobie z tego nie robi. Moja Zuzka ma faceta? Jakiś tępy pajac ją dotyka? Niech się tylko dowiem, skąd jest. Nie ręczę za siebie.
Dominik Huber jest zaniepokojony agresywnym zachowaniem Arka. Po wydarzeniach sprzed kilku tygodni chłopak obiecał mu, że przestanie brać sterydy. Ale nauczyciel podejrzewa, że chłopak tego nie zrobi. Tego Arka, ty masz na lekcję, prawda? Tak, tak, mam. Zauważyłeś coś niepokojącego u ciebie? Nie, no normalnie się zachowuje. Trochę pobudzony, ale normalnie. Ja mam cholerny problem, naprawdę. To nie jest normalne. A co, nadal myślisz, że szprycuje się, że bierze sterydy? No, nie wiem. On rozmawiał z jego dziewczyną tam na zewnątrz i on był tak agresywny. No a ona? Pytałeś ją o to? Ona się waży za nią, ale ona była bardzo przestraszona. No i po prostu tak nie może być, to nie jest normalne. No nie dobrze, nie to dobrze. Jest taka agresja znowu. Z dyni. Kumasz? Czy mogłabyś z nią sobie pogadać? Tomek. Mówię tłumaczyć takie proste rzeczy. Cześć. Co cześć. Tam? Wiesz co, mam... Ty znasz tego Arka, prawda? Którego Arka? Przosowski jest. Przosowski. Przosowski, tak, 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 tak. No i jak on się zachowuje u ciebie na WF-ie w ogóle? Chłopie, jego w ogóle nie ma u mnie na lekcjach. Możesz z nim o tym pogadać? A co znowu przeskrobał? No, on kręci się przez jedną dziewczynę i... Którą? Zuzia Jurewicz. Aha. Tak, tak. Dominik, ale z tego, co ja wiem, to on teraz kręci się koło Edyty Langer. Aha. Słyszałam, jak umawiali się na randkę. Tylko wiesz, to nie zmienia postaci rzeczy. Jeżeli jest rzeczywiście tak, jak mówisz, to myślę, że Edyta też powinna na niego uważać. Pogadać z tym oszołomem, naprawdę. Ja będę od razu z nim rozmawiać, okej? To nie fajnie wygląda. Arek nie zamierza pozwolić, żeby Zuza spotykała się z kimś innym. Szuka jej koleżanki. Chce od niej dowiedzieć się czegoś więcej o nowym chłopaku Zuzy. Siema. Co, zakuwasz? Siema. No nie, pranie robię. Co taka pyskata jesteś, mówi ci już ktoś? Czego chcesz? Gadałem z Zuzką, a jej chłopaku. O, no to super, no to może się wreszcie odczepisz. Nie, wkurzaj mi, okej? Okay? No, Miron to jest na serio super facet. On studiuje, jest taki przystojny, opiekuńczy. No, proszę cię, odwal się od nich. Ej, weź, odpuść. Naprawdę, oni są mega szczęśliwi teraz. Weź. Nie ma takiej opcji. Co to w ogóle za imię jest? Jeszcze student. Zuzka potrzebuje faceta, a nie jakąś ciotę. Co, na łeb upadła? Sara poprzedniego dnia pokłóciła się ze swoją mamą. Tymczasem jej koleżanka Marysia, która była u niej w domu, jest zachwycona mamą przyjaciółki i opowiada o tym innym dziewczynom z klasy. Hej, no właśnie opowiadam dziewczynom, jak było wczoraj u ciebie, nie? Więc słuchajcie, laski, tak wyluzowanej matki to ja nie znam, mówię wam. Ale serio, jaraliście przy niej skręta? Nie jaraliśmy, dziewczyny. No dobra, dobra, nie przy niej, ale weszła i wyczuła, nie? I co? No i nic. Nie zrobiła afery? W ogóle, luzik totalny. Wypas. No, albo piwko, Rafcio pił centralnie przy niej, rozumiesz? Pozwoliła mu. Sama mu je dała, rozumiesz? Sama. Zajebista, nie mam pytań. Nic nie wiecie. No proszę cię, Sara, powinnaś się cieszyć, że masz taką matkę. Weźcie już, proszę was. Dziewczyno, już ja widzę, jak moja matka mi daje alko. Serio, powinna się cieszyć, twoja jest zajebista. Hej, hej, Sara, gdzie idziesz? Sara nie chce już słuchać zachwytów na temat matki. Dziewczyna postanowiła, że dzisiaj w końcu powie Rafałowi, że się w nim zakochała. Nastolatka chce wyciągnąć chłopaka na spacer, żeby z nim porozmawiać. O, jesteś, nie można się do ciebie dodzwonić. Dzwoniłeś? No. No, padł mi. Idziesz już do domu? No, idę. Możemy się gdzieś przejść, jak chcesz. No to możemy się przejść na spacer w drodze do ciebie. Czemu znowu do mnie? Nie mam ochoty. No, bo mieliśmy pomóc twojej mamie z tymi rzeczami na imprezę, co ty zapomniałaś? Rafał, skończ już z moją mamą, da sobie radę. Nie da sobie rady, bo ma do zrobienia dwa ciasta i miskę owoców do przygotowania. Ręce serio, da sobie radę. Nie, napisała mi przed chwilą SMS-a, że jej się skończyły jajka i mamy kupić SMS-a ci napisała? Super, skąd w ogóle miała twój numer? Dlaczego do mnie nie zadzwoniła? A ty masz rozładowany telefon, a jego wczoraj dałem. A, świetnie. Już? Dobra, idę do łazienki, dogonię cię. No dobra, tylko szybko, bo mało czasu. Mhm. Przegięcie, wymienili się telefonami. No co, przyjaciół mi zostaną? Po co nam udawała ten numer? Wiem, że ona go podrywa. No ale ona to robi dla zabawy, a mi naprawdę na nim zależy. Klasa Arka Brzozowskiego zakończyła właśnie lekcję. Arek zamierza pójść na siłownię i trochę poćwiczyć. Cześć, typa? Przed szkołą Arek zauważa Zuzię, która przytula się do nowego chłopaka. Wpada w szał. Ej, co ty Arek! Arek! Urwało się! Arek! Zostaw go! Arek!
Masie. Arek, zostaw go! Arek, uspokój się! Masie, nej! Arek! Dominik, w porządku? Nie wiem. Kochani, a co to za zbiegowisko? W porządku? Chyba tak. W głowie się nie mieści. Ja nigdy czegoś takiego nie widziałam, żeby uczeń pobił nauczyciela. Musimy z Arkiem coś zrobić, zanim naprawdę dojdzie tu do tragedii. Co on w ogóle narobił? To jest jakiś psycholog, on się musi leczyć. I do tego jeszcze uciekł. Przecież jak go nie złapią i czegoś z nim nie zrobią, to przecież ja nie wyjdę z domu. Ja się go boję. W pokoju nauczycielskim Dominik Huber powoli dochodzi do siebie po ciosie otrzymanym od ucznia. Nauczyciel jest obolały. Na szczęście nic groźnego mu się nie stało. To fajnie. Słuchaj, on naprawdę mógł ci zrobić krzywdę. A, krzywdę, to zaraz przejdzie. To nic, czuję się już lepiej. A, jasne, czuję, że lepiej, ale to wcale nie wygląda lepiej. Może pojedziesz do szpitala, co? Do szpitala? Nie, proszę, nie panikujcie. Dominik, powinieneś się przebadać. Się badać? Po co? Cześć, stary, słyszałem. W porządku, z tobą żyjesz? No, a, nic o tym nie gadać. Właśnie byłem u dyrektora, jak przyjechał ojciec Arka. Aha. Chłop prawie zszedł na zawał, jak mu dyrektor powiedział, że wezwie policję. O, nie dziwi mu się. Okej, okay, słuchaj, Chlebowski chce cię widzieć. Dasz radę tam dojść? A, jasne, jasne. Pomóc ci wstać? Pójdę. Nie, już na pewno? Pójdę sam, no jasne. W porządku? Okej, dzięki, jest okej. Serio? Dyrektor wezwał ojca Arka, bo zamierza chłopaka usunąć ze szkoły. Równocześnie chce, żeby Dominik Huber zgłosił na policję zawiadomienie o pobiciu. Jak się czujesz? A, dzień dobry. Kto jest ojciec Arka? Dzień dobry panu. Ja strasznie przepraszam za mojego syna. Aha, syn, ale gdzie Arek jest? No właśnie, ciągle nie możemy go znaleźć. Oczywiście nie odbiera telefonu. Ale wróci. Jak go dorwę, to ja nie wiem, co ja mu zrobię. Ja tego nie zostawię tak płazem. Dominik, uważam, że powinniśmy wezwać policję. Nie. Tego nie można tak zostawić. Nie, poczekamy jeszcze z tym. Bo obawiam się, ten problem z Arkiem jest gdzieś indziej. A co masz na myśli? On bierze ciągle sterydy. Sterydy? Tak, i miał z tym skończyć już dawno. Czy pan w ogóle tego kontrolował? Ja próbowałem, mówił, że przestał i żebym dał mu spokój. I uwierzyłem, że tak. No dobrze, ale jeżeli chłopak jest uzależniony, to nie można mu ufać. Dominik, uważam, naprawdę, powinniśmy wezwać policję i zgłosić pobicie. Nie, najpierw musimy go znaleźć. I potem chcę z nim jeszcze raz porozmawiać. Nie wiem. Chcę mu dać jeszcze jedną szansę. Nie wiem, Dominik. Uważam, że to nie jest dobry pomysł. Będę się upierał. I proszę pana, to będzie naprawdę ostatnia szansa dla pana syna. Proszę pana, przyprowadzę go i dziękuję bardzo, że dał mu pan jeszcze jedną szansę. Dziękuję bardzo. No, jak uważasz? Zawiodłem się na Arku. Nie wiem, co się z tym chłopakiem dzieje. No, dawniej nie był taki. No owszem, miał silny charakter, ale ogólnie był spokojnym chłopakiem. No ale teraz zachowuje się jak zwierzę. No, muszę coś z tym zrobić, bo zmarnuje sobie chłopak życie. Jeżeli Dominik chce, to proszę bardzo, może porozmawiać z chłopakiem, ale według mnie sprawa powinna trafić do sądu. To jest niedopuszczalne, żeby uczeń podnosił rękę na nauczyciela.